Firma Pentair Vartage od ponad 25 lat związana z przetwórstwem tworzyw sztucznych. W większości były to wtryskarki, natomiast od ponad 7-8 lat również prowadzimy mocny dział recyklingu. Są to młyny do recyklingu, granulatory i kruszarki do tworzyw sztucznych. Jak co roku pokazujemy dużą gamę młynów, rozdrabniaczy do plastiku i kruszarek, które w tej chwili, tak jak widać, są w mocno odświeżonym designie. Producent postarał się, żeby maszyna wyglądała atrakcyjnie również dla odbiorcy, ale muszę powiedzieć, że sprawdzają się bardzo dobrze na wymagających materiałach. Są to producentów z Dalekiego Wschodu, chińskie maszyny. Reprezentujemy firmę Genox z Chin oraz Mingli, siedziba w Hongkongu. Myślę, że jest to ciągle rynek rozwijający się i widać w tej chwili od ostatnich kilku miesięcy w szczególności bardzo duże ożywienie. Bardzo dużo zakupów ostatnio poczynili klienci i zapowiada się jeszcze więcej.